Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Otóż Polska w ostatnich latach stała się liderem, jeżeli chodzi o wdrażanie uprawy roślin motylkowatych, czyli źródło białka roślinnego polskiego, nie GMO. I teraz wczoraj mieliśmy posiedzenie komisji z udziałem najwybitniejszych fachowców. I panie ministrze, czy w ciągu najbliższych lat jest możliwość zastąpienia białka soi, gdzie Polska, korzystając z tego, jest tygrysem na przykład w produkcji drobiu w Europie? Czy jest możliwość w ogóle w całości zastąpienia białkiem z roślin bez GMO? To jest zasadnicze pytanie. I teraz nieprzedłużenie tego terminu rozłoży polskie rolnictwo, a po drugie spowoduje dotarcie takich produktów z rynków światowych. Czyli w tym jest wszystkim sens. Dziękuję.